niektórych rodzajach energii odnawialnej, a więc będzie tutaj, będą te współczynniki korygowane. W tej chwili ustawa razem, ustawa o odnawialnych źródłach energii, ustawa o prawie gazowym i prawo energetyczne jest w pracach rządowych na komitecie stałym i myślę, że w najbliższym czasie, jeżeli przebrniemy te międzyresortowe spory, będziemy mogli finiszować już w Sejmie. Jest to ważne z punktu widzenia wdrożenia dyrektyw, ale także ważne bardzo z punktu widzenia stworzenia warunków do tego, aby energetyka odnawialna rozwijała się nie tylko w dużych, wielkich projektach przemysłowych, ale była też dostępna łatwo do takiego domowego użytku w gospodarstwie domowym, ponieważ propozycje, które tam zostały przyjęte, polegały też na tym, żeby instalacje do 40 kW mocy były wolne od różnego rodzaju przeszkód biurokratycznych i działały na zasadzie zgłoszenia do lokalnego operatora dystrybucyjnego, tak żeby nie było potrzeby przechodzenia przez całą procedurę rejestracji, koncesji i tak dalej. To są rozwiązania, które można w taki bardzo skrótowy i bardzo ogólny sposób określić jako przechodzenie na zieloną stronę mocy. W książce Rywkina, która się ukazała teraz w Polsce, Trzecia rewolucja przemysłowa, jest pokazanie właśnie tego zjawiska. Otóż pierwsza rewolucja to była energia głównie z węgla, para, a informacja w formie drukowanej, drukowane gazety. Druga rewolucja to ropa, gaz, radio i telewizja. I teraz ta trzecia fala to jest energia elektryczna i internet. I tutaj dochodzimy do takiego, historia zatoczyła koło, po prostu tak jak kiedyś energię wytwarzano bardzo lokalnie, tak teraz tą energię elektryczną można też wytwarzać bardzo lokalnie dzięki właśnie odnawialnym źródłom energii. I tu fotowoltaika jest jednym z bardzo ciekawych sposobów wytwarzania energii, ponieważ daje charakterystykę zbliżoną do tego, co jest potrzebne w sieci. Otóż na ogół ten szczyt zużycia energii elektrycznej przypada na godzinę gdzieś 12 do 14. I to, co ciekawe, największe zużycie jest w środku lata. I w tym zakresie fotowoltaika jest najlepszym takim dopełnieniem tradycyjnej energetyki. Natomiast na przykład energetyka wiatrowa ma charakterystykę odwrotną, to znaczy najlepiej wiatr wieje i produkuje energię elektryczną w nocy, kiedy jest najmniejsze zużycie. Dlatego występuje ta potrzeba korekty współczynników, bo dzisiaj najbardziej taką rentowną są inwestycje w energetykę wiatrową.